Dzień dobry, Tomasz Godlewski. Tak. Witam serdecznie. Proszę pana, ja mam pytanko odnośnie tematu rowów melioracyjnych między Przemysłową a torami tutaj na wysokości Niesusza. Tam był złożony wniosek, prośba, żeby wyczyścić te rowy melioracyjne, ponieważ zalewa cały czas ogródki. Czy coś w związku z tym było robione, czy będzie robione? Jeszcze raz patrząc poda lokalizację. Niesusz tutaj, rów melioracyjny na wysokości Niesusza, między ulicą Przemysłową a torami. Z tyłu za posesjami jest rów melioracyjny. Tam była prośba, pismo wysłane przez mieszkańców, żeby wyczyścić ten rów. Ale to był czyszczony. To było czyszczone, czy przycięte tylko gałązki? Nie, no czyszczony był. To masy ziemne odmulanie też było, nie? Wycinane. Taka dosyć była inwestycja, taka dosyć szczegółowa. Proszę pana, czy ten rów był czyszczony, czy jest napisane w piśmie i tak dalej? Czy to jest w zleceniu jest i w zakończeniu zlecenia, wykonaniu zlecenia jest napisane, że rów został wyczyszczony? To znaczy jest piśmie do was skierowane, że został wyczyszczony, nie, no zadanie zostało zakończone w tamtym roku chyba bodajże. Tak, ale w jaki sposób? Czy rów został wyczyszczony, czy tylko przycięte gałązki? Nie, został wyczyszczony, został odmulony i skarby powiedzmy też przycięte i drzewa tam chyba też były usuwane. Ojej. Czy ja mógłbym zobaczyć, jeżeli bym przyjechał do Urzędu Miasta, zobaczyć właśnie wynik na piśmie, co zostało napisane po zakończeniu całego procesu czyszczenia niby, tak? Kto to podpisał, kto to odebrał? Proszę. Aha, czyli do. A pan jest z tego stowarzyszenia Niesłusz? Proszę? Pan jest z tego stowarzyszenia Niesłusz? Pan mieszka tam obok Proszę tego pana, rowu? jestem mieszkańcem, dlatego pytam, ponieważ zalewa cały czas. I ja nie pamiętam, żeby to było czyszczone, a pan mówi, że to było czyszczone. Może mówimy o jakimś innym, nie? Za posesjami taki na odcinku, na nie wiem, tam około 100 metrów czy więcej. Zaraz za odrodzeniami przechodzi między torami a posesjami, tak? Przechodzi rów Oczywiście. wzdłuż. Tak? To o tym mówimy, tak? Oczywiście. To później te wody przechodzą przez Przemysłową, tak? Gdzieś tam po kolei pod Przemysłową przechodzą. Proszę. Czyli twierdzi pan, że to było czyszczone? Tak. Aha, i całkowicie wyczyszczone, łącznie z przycięciem gałęzi. Jaka data? Dokładnie kiedy? No bym musiał otworzyć dokumentację, nie? No, myślę, że było w tamtym roku, no. Aha, i jaki zakład to robił? Wie pan co, niech pan przyjedzie może tak, nie? Porozmawiamy już, tak powiedzmy, już bezpośrednio, tak? Na ten Dobrze, nie ma temat. problemu. Bardzo mnie to interesuje. A Zgłoszę się. pana nazwisko jeszcze raz? Godlewski. Kozlewski? Tak. No zapraszam pan. To nie ma problemu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Proszę. Dzień dobry panowie. Co czynicie tutaj w tym miejscu teraz? Sprzątamy, proszę pana, sprzątamy. Ale co Rów sprząt? melioracyjny. Rów melioracyjny? Tak. Ale z tego co słyszałem i rozmawiałem przez telefon z Urzędem Miasta, ten rów był czyszczony już. I wszystko jest zrobione idealnie, nie powinniście nic robić. Znaczy, czyszczony może był na papierze, proszę pana, ale nie w rzeczywistości, tak jak widać. Owszem, przycinano tutaj drzewa w zeszłym roku i krzaki i przycięto trawę pod rurami z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, gdzie jest dostarczana po prostu woda przemysłowa. Ale no niestety rowie zapomniano, tak jak widać. Czyli ten rów nie był czyszczony, tutaj sąsiedzi mogą potwierdzić, że nie był czyszczony. Nie, 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 ten rów nie był czyszczony. Podobno zbyt dużo wody było, po prostu jest woda i ciężko jest wejść i go wyczyścić. Czeka się, aż po prostu woda wyschnie, ale ta woda była, jest i będzie zawsze po prostu. Nie chciało się. Dlatego to jest rów melioracyjny, bo tutaj po prostu płynie woda. Czy faktycznie nie było czyszczone? Ten rów nie był czyszczony Nie, w ogóle. nie był czyszczony. Odmulany nie był, tak? Nie był odmulany, nie był czyszczony. Nie był Nie, czyszczony. nie, nie. Bo ja mam pytanie. Właśnie dzwoniłem do Urzędu Miasta i zostałem poinformowany, że no wszystko zostało wykonane w zeszłym roku. Rów został odmulony, ładnie przycięta trawa, ładnie przycięte drzewka, wszystko jest w porządku, odbiór jest, także chciałbym teraz zrobić konsultację z mieszkańcami i z faktami, które są na papierze. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Zobaczmy,
Jak ładnie jest przez panów Lwów oczyszczany. Okazuje się, że na papierze jest co innego, w rzeczywistości jest co innego. Cóż, sprawdzimy. Witam serdecznie. Czy w zeszłym roku było właśnie w ten sposób, jak teraz robi pan Jarek Sidor, odmulane? Nie wydaje mi się. Okaszane było na pewno. Ale nie widzieliście, żeby tak odmulali, żeby... Nie, nie, to nie. Czyli... Nie ma potwierdzenia od mieszkańców, że było odmulane. Dobrze, zobaczymy, sprawdzimy, jakie są fakty w dokumentacji Urzędu Miasta. Także, panie Jarku, dało radę jednak to zrobić, ale niestety musicie to robić samemu. No zaczęliśmy, aby pokazać jednak, że można, nawet kiedy woda stoi, że można i trzeba takiego wyczyścić. Według powiedzenia, chcieć to móc, a móc to chcieć. Chciałbym, żeby wiele osób wzięło sobie te słowa do serca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Godzina 19:33. Wszystko wyczyszczone, czyli można. Gdyby w 2011 roku ten rów był odmulany, to właśnie taki szlam byłby na brzegu. Z tego co wiem, nie było go. To znaczy, że nie był odmulany.